Elo, elo, z tej strony Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie... Bedwarsy sobie dzisiaj, słuchajcie, zagramy, no, zrage'owałem i niestety coś się popsuło. Słuchajcie, zagramy sobie dzisiaj w Bedwarsy, kupiłem sobie, jak pewnie zauważyliście niedawno, Minecrafta Premium i postanowiłem, że właśnie dzisiaj sobie nagramy Bedwarsy. Także jeżeli komuś się odcinek spodoba, to bardzo bym od razu prosił o łapkę w górę, naprawdę, bo statystyki moje spadają... I możecie też przywalić suba. No nie, no zabiję za chwilę te słuchawki. A więc słuchajcie, jeszcze zrobimy taki deal, że jeżeli pod tym odcinkiem Jeżeli pod tym odcinkiem w ciągu 24 godzin dobijecie 1000 lajków, to od razu następnego dnia pojawi się kolejny odcinek. Przynajmniej mam taką nadzieję, jeżeli się wyrobię. No, a tak słuchajcie, to na początku tutaj... nasze łóżeczko trzeba pięknie ogrodzić. Jeżeli ktoś, słuchajcie, jeszcze nie wie, o co chodzi w Bedwarsach, to ogólnie, tak w wielkim skrócie, nie możemy dopuścić, aby ktoś nam zniszczył to łóżko. Także no, słuchajcie, pójdziemy sobie tutaj na spawn tych diaksów, żeby sobie ulepszyć mieczyk. Więc pierwsze, co trzeba zrobić, troszeczkę budulca. I od razu, słuchajcie, będę sobie zbierać żelazo na jajko... bodajże, jak to się nazywało, tego golema, który będzie nas chronił. No to będzie bardzo fajne, jak nas będzie ktoś chronił, tylko że to kosztuje aż 150 żelaza, także trzeba będzie sobie, prawda, trochę tutaj pozbierać. No, także pierwsze co zrobimy, to właśnie podkopiemy się tutaj na tego spawna i myślę właśnie, że będzie spoczko, nie? I myślę właśnie, że będzie... No nie, na serio? No to już po mnie, słuchajcie. No to już jest po mnie. Jak wam się taka seria podoba, to poprosiłbym bardzo o łapkę w górę, ponieważ statystyki pod moim kanałem... naprawdę mega spadają i subskrypcji też jest o wiele mniej, bo YouTube ciągle jakieś tam update'y wprowadza, nie update'y i po prostu jest smutno, co nie? Wszyscy się usprawiedliwiają, że YouTube te dzwoneczki w ogóle, ale po prostu zostawcie łapkę w górę, naprawdę, dla zwiększenia zasięgu. To już nie chodzi o te zepsute słuchawki. No to słuchajcie, ulepszymy sobie na początku zbroję. Zostało nam jeszcze 3 diamenty i za te 3 diamenty jeszcze jeden diament i będziemy mogli sobie ulepszyć mieczyk, a to jest ważna rzecz. Żeby sobie ulepszyć mieczyk, a później, słuchajcie, podkopiemy się na spawn emeraldów i z tego, co widzę, tutaj jest sobie żółty. Więc u tego żółtego możemy sobie pójść. A w ogóle on ma tylko obudowane łóżko wełną, także będzie bardzo łatwo je rozwalić. Także, słuchajcie, pierwsze, co zrobimy, to jeszcze raz pójdziemy na właśnie ten spawn tutaj. Właśnie, wezmę sobie trochę żelaza. Na spawn jeszcze emeraldów, bo emeraldy są też bardzo ważne, także wezmę sobie jeszcze troszeczkę więcej surowców, oddamy sobie tutaj więcej żelaza i podkopiemy się, słuchajcie, jeszcze raz, tylko tym razem na spawn emeraldów, tak. No, w ogóle gdzie jest, słuchajcie, spawn tych emeraldów? Ja jestem bardzo tego ciekawy. Tu jest jeden, czekajcie, gdzie one są? One chcą gdzieś tutaj na górze, czy co, te spawn emeraldów, bo... Aha, tutaj są, okej. Okay. Dobra, także jeden emerald, jeszcze tutaj mamy jednego emeralda, to nie wiem... Dobra, tutaj jest przejście. Mateusz, jesteś bardzo mądry. Potrzebujemy ogólnie 4 emeraldów na 4 emeraldów na 4 obsydiany oczywiście. No, także my, słuchajcie, tutaj szybko schodzimy, bo jeszcze mi życie miłe. Teraz co zrobimy, to włożymy jeszcze te emeraldy do skrzyneczki. I słuchajcie, trzeba było jeszcze tutaj kupić za żelazo lepszy budulec do naszego tutaj, prawda, łóżka. Jeszcze w sumie możemy sobie tego kupić, bo to jest, tego jest mało, a to jest potrzebne. No, bo już z tego, co widziałem, to tutaj niektórzy już mają chrapkę chyba tutaj na moje łóżko. Chyba ten żółty coś tam już podląduje. Coś tam ma jakieś złe zamiary wobec mnie. Także ogrodźmy. Nie wiem, czy to wystarczy w sumie. I właśnie ten Iron Golem byłby fajny, bo wiecie, on by nas chronił i w ogóle. Ale że w sumie nie jest łatwo tak go wcale zabić, ale już to by na pewno coś pomogło, co nie? W tym momencie będziemy już chyba lecieć na pierwsze łóżko. Także na pierwsze łóżko, o kurde. Patrzę, że żółty coś tutaj kombinuje wobec mnie chyba, tak mi się coś wydaje. A może i nie. Dobra, także słuchajcie, trzeba odbić łóżko tego żółtego. Bo on ma bardzo słabo je ogrodzone. Także co, słuchajcie, będziemy chyba powolutku tutaj się zbierać. Jak ogólnie, słuchajcie, macie jakieś rady, to piszcie. Chętnie sobie naprawdę poczytam, wszelkie komentarze sobie poczytam. Jak macie właśnie jakieś rady, to naprawdę będę wdzięczny. Żółty się na moją korzyść gdzieś się podkopuje. Także będziemy, słuchajcie, mieli okazję, żeby się do niego, prawda, podkopać. Także no, coś się ściemnił ekran. Wow, czy to noc się robi? Czy mi się tak tylko wydaje? Czy to mi się oczy ciemnią, co?
Halo? Dobra. O kurde. O kurde. Dobra. W ogóle trochę głupio z naszej strony, ponieważ... Aha, dobra. Stosował to tak o pułapkę. Wow! Co? Ej, czemu ja mam takie opóźnienie? Halo? Dobra. Ja stąd, słuchajcie, uciekam szybko. Czemu ja miałam takie opóźnienie? Muszę się zaopatrzyć w siekierkę. Także słuchajcie, weźmy sobie tutaj pyk. I jeszcze ten za 8 golda. Pyk. I słuchajcie, jesteśmy mega dobrze tutaj uzbrojeni. Włóżmy sobie tutaj to na miejsce. I jeszcze ulepszymy sobie mieczyk. Jak widzicie, ulepszyliśmy sobie w tym momencie mieczyk. Odłóżmy to wszystko na miejsce. To będzie pod 4, 5. Słuchajcie, lecimy teraz szybko tutaj, żeby on nas nie zobaczył, co nie? Na shifcie sobie po prostu podejdziemy tutaj, żeby on nas nie zobaczył i jak gdzieś pójdzie, teraz on nas nie widzi. Jak gdzieś, słuchajcie, pójdzie, to my po prostu pójdziemy na jego łóżko. Ło! Dobra. Troszeczkę go odgoniliśmy, także to jest bardzo dobrze. On ma chrapkę na nasze łóżko, to nie jest już dobrze. Ale, ej, a w sumie to może u mnie się pogoda zmieniła, a nie w Minecrafcie. Dobra, słuchajcie, czekajcie, czy on tutaj jest? Dobra, jest. Będzie sobie wychodził powolutku. Dobra. Na shifcie, na spokojnie. Kurde, tylko tutaj nic nie ma tego do budowy. Więc może zobaczyć. No i co? Ty się nie umiesz lać, gościu. Lej się jak mężczyzna. Jak mężczyzna się trzeba... O dobra, zaskoczył, ekstra. Naprawdę, bardzo dobry ruch z jego strony. Ło, nie, straciliśmy wszystkie rzeczy. Nie wiem, jaki to jest. To teraz leci do mnie, o kurde. On leci do mnie, słuchajcie, szybko sobie kupuję mieczyk. Bo on w tym momencie, słuchajcie, leci do mnie. Także ja tutaj sobie szybko wezmę, pochowam te wszystkie rzeczy. On leci do mnie. Nie za fajnie. Mamy lepszy mieczyk troszeczkę, ale nie wiem, czy to nam cokolwiek da. Ło, panie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie? Nie. Nie, proszę, proszę, to nie. Nie, proszę mi stąd iść, proszę. No nie, no i po mnie. Co? Czemu on jeszcze tego nie... Jakaś strefa musi tutaj dobra wejść. Halo. No nie, w ogóle czemu on nie rozkopał mojego łóżka? No dobra, już to zrobił. Aha, dobra, jeszcze się zrespawniłem, to fajnie. Czekajcie, mamy... Nie, nic nie mamy. Nie stać nas na mieczyk. Musi mi się jakaś strefa dobra wejść, no kurde. A więc słuchajcie, to by było w tym odcinku na tyle. Wiem, przepraszam, słabe światło, no bo nie zapomniałam. Jeżeli wam się coś takiego właśnie spodoba, możecie zostawić łapeczkę w górę, o, mam bardzo fajny cień ogólnie. No, także słuchajcie, to by było tak jak mówiłem już na tyle. Jeżeli chcecie więcej Minecrafta, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie jakiś ciekawy komentarz albo radę, chętnie sobie coś takiego poczytam. No i życzcie mi w sumie miłej wycieczki, bo jak wy to oglądacie, to możliwe, że już jestem w Wilnie. Znaczy to nie jest daleko, ale no, jestem za granicą i będzie pewnie fajnie. No, także to na tyle. Na razie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, na razie, do następnego odcinka.